Tak jak ostatnio napisałem na swoim Facebooku, w najbliższym czasie omówię kilka meczów transmitowanych Pucharu Polski. Więc z racji tego, że Unia z Lechem jest pierwsza w tej 1-16, to od tego meczu rozpocznę. Kibice Lecha Poznań mogą się dziś cieszyć, bo ich zespół przechodzi do następnej rundy. Kolejorz wygrał dziś pewnie, jednak samo spotkanie nie było aż tak jednostronne jak chociażby to ostatnie ze Skrą Częstochowa. Przy okazji warto jednak zaznaczyć, że Lechici podeszli do tego spotkania w bardzo zmienionym składzie. Pojawili się dziś na boisku m.in. Mrozek, Baturina, Rogne, Skrzypczak, czy nawet rzadziej ostatnio grający Czerwiński i Sobie. Ale z ławki weszli również dzisiaj m.in. Pacławski oraz Kozubal. W mojej ocenie pierwsza połowa była znacznie ciekawsza od tej drugiej, ze względu na szybsze tempo oraz znacznie więcej lepszych sytuacji. W mojej ocenie najlepiej zagrał dzisiaj Dani Ramirez, który w sumie podobnie jak w tym ostatnim pucharowym meczu ze Skrą Częstochowa brał dzisiaj udział we wszystkich bramkach dla Kolejorza. Strzelił dzisiaj ładną bramkę i to w sumie tak obiektywnie mówiąc, przy okazji zaliczył asystę przy tym samobójczym golu Broniarka i ogólnie uważam, że przez całe to spotkanie ten chłopak rozdawał naprawdę niezłe piłki. Uważam przy okazji, że całkiem słabo zagrał dzisiaj Artur Sobiech. W tej pierwszej odsłonie miał zresztą problemy, by trafić czysto w piłkę. I to w takich całkiem klarownych sytuacjach i uważam, że gdyby chociaż czysto trafił w tych akcjach w piłkę, to mogło być dzisiaj ze 4-0. I Lech Poznań po dwóch szybkich bramkach w 9 i 21 minucie później nieco spuścił z tonu. To znaczy miał kilka niezłych szans, natomiast nie były to jakieś stuprocentowe sytuacje. Przy okazji dopuścili dziś trzecioligowych gospodarzy ze Skierniewic do kilku naprawdę niezłych okazji ofensywnych. Najgroźniejszą akcją Unii był chyba ten wolej Makucha z drugiej połowy. Uważam również, że Broniarek pomimo tego gola samobójczego dzisiaj zagrał całkiem niezłe zawody, bo zanotował dziś kilka dobrych interwencji w obronie, ale również na samym początku drugiej połowy oddał strzał z główki po rzucie rożnym. Przy okazji wyróżnię również bramkarza Unii Skierniewice Wlazłowskiego, ponieważ zanotował dzisiaj kilka naprawdę ofiarnych interwencji. I tak podsumowując, uważam, że piłkarze Unii nie przynieśli dzisiaj wstydu. Pamiętam przy okazji, że kilka lat temu ten zespół doprowadził do dogrywki też w meczu Pucharu Polski z wówczas aktualnym mistrzem Polski Piastem Gliwice. Więc Lech mimo wszystko powinien być dzisiaj w miarę usatysfakcjonowany, że obyło się dzisiaj bez gry w doliczonym czasie. Przy okazji na sam koniec chciałbym pozdrowić cały klub ze Skierniewic i życzyć im sukcesów ligowych. Pozdrawiam również dzielnego speakera. Jak już tak wszystkich pozdrawiam, to pozdrowię również widzów tego filmu. Unia Skierniewice, Lech Poznań 0-2. Kolejorz melduje się w następnej rundzie. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, karty społeczności na kanale Tradaj, Facebooka, Instagrama oraz zapraszam was do następnego filmu, który nagram o KKS Kalisz Raków Częstochowa. Cześć!